Łamigłówka? Łamigłówka. Gdzie ciocia się zgubiła? No to jak ciocia nie wie, na jakiej ciocia jest ulicy, no to niech ciocia zapyta jakiegoś autochtona. Piotrkowska, no to ciociu. Piotrkowską w kierunku Grand Hotelu. Beczki i skrzynie, no to widocznie jakiś sklep jest. Kto? Z Browningiem w ręku przyczajeni bojowcy? Ciociu, jacy bojowcy? A nie, no to ciociu, no to jeżeli to studenci filmówki, no to przecież nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ciociu. No, tylko ciociu, ja ciocię bardzo proszę, grzecznie. No bo wie ciocia, żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio ze Strażą Miejską. No, baw się ciociu bardzo dobrze. No, super, pa pa ciociu, pa. Browning. Wiesz, Baltazarku, co to jest Browning? Ja też nie. Chyba musimy zadzwonić do Teresy, wiesz? Bo Teresa często na solarium chodzi. No, ona będzie wiedziała. No? No bo wiesz, Baltazarku, dziewczyny lubią brąz, no. A w ogóle, a co ty tam robisz? Zaś stąd. W scence ukryte są wskazówki, dzięki którym można odgadnąć nazwę jednego z miast leżących w województwie łódzkim. Jakie to miasto? Łamigłówka? Łamigłówka. Ulica Piotrkowska jest reprezentacyjną ulicą Łodzi. Ma około 4,2 km i od samego początku była osią centralną, wokół której rozbudowywało się miasto. Początkowo stanowiła głównie trakt komunikacyjny, jednak z czasem zamieniła się ona w wizytówkę miasta, centrum rozrywki i handlu. W Łodzi znajduje się znana na całym świecie Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera, dawniej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, która wykształciła takie światowe sławy jak Andrzej Wajda, Roman Polański, Krzysztof Zanussi czy Krzysztof Kieślowski. Na ulicy Piotrkowskiej, we wzorowanej na hollywoodzką Alei Sławy, znajdują się gwiazdy wybitnych osobowości polskiego kina. Łamigłówka? Łamigłówka.